Dzień dobry. Ja nazywam się Grażyna Hajewskim, a jestem artystką malarką. Serdecznie witam wszystkich fanów mojego malarstwa oraz tych widzów, którzy zainteresowani tematem zajrzeli tutaj i zapraszam na kolejny filmik. Dziś na moich szczelgach pejzaż widok z pięknej Portugalii. A maluję na płótnie już oprawionym w ramę, co jest nie lada wyzwaniem, dlatego że przed rozpoczęciem samego malowania musiałam ramę tak dokładnie osłonić, by nie była narażona na kontakt z farbą. A rezultat zapiera dech w piersiach. Proszę ocenić samemu. Moim pierwszym krokiem było zaplanowanie całości, to znaczy przeniesienie mojej wizji na płótno. Najpierw oczywiście w postaci szkicu. Szkic wykonałam rysując kredkami akwarelowymi. Na niebiesko oznaczyłam obszary nieba i oceanu, na żółto mur fortecy, czerwone są dachy domów znajdujących się wewnątrz jej murów, natomiast szarym ołówkiem oznaczyłam same domy oraz inne drobniejsze elementy. Malowanie rozpoczęłam od tła mojego pejzażu, a jest nim niebo. Początkowo w tonacji kobaltowej, teoretycznie pogodne, bo biel pierzastych obłoczków, gnanych lekkim wietrzykiem, zdaje się tej pogody nie zakłócać. Lubię malować niebo, bo jest to jeden ze stale obecnych elementów naszego krajobrazu, który nigdy nie wygląda tak samo jak przed sekundą. Ogólnie mówi się, że pogodne niebo jest niebieskie, a pochmurne szare, ale to nie jest tak, bo nawet lekki powiew wiatru, bliższe i dalsze zmiany w naszym układzie słonecznym, grymasy samej Ziemi mają wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale i na wygląd naszego nieba. Na razie wszystko jest niebieskie. Raz jaśniejsze, raz ciemniejsze. Dobrze sprawdza się domieszka białej mieszanej. Tu, jak widać, wyodrębniłam już dwa obszary. Niebieski obejmujący niebo i ocean oraz brązową, malowaną sieną paloną część naziemną. Przy tym zwracam uwagę na fakt, że mury fortecy nie są jednolite. Portugalia, kraj z historią nie zawsze godną pochwały z mojego punktu widzenia, jest krajem o bardzo ciekawej architekturze, łączącej w sobie elementy pamiętające jeszcze czasy portugalskich konkwistadorów, wyruszających w ocean na podbój tzw. Nowego Świata. Oto etap pośredni malowania. Na tym zdjęciu dobrze widać dwa główne obszary mojego pejzażu. Wietrzejący pod wpływem warunków atmosferycznych zręby fortyfikacji wykorzystał człowiek, formułując w nich coś w rodzaju schodów. Światło padające od strony morza odbija się także od zwierzchowego muru. Zabawnie, jak dachy domków dla lalek wyglądają te dachy domostw. I nadszedł czas na zapewnienie miejsca wszechobecnej roślinności. U podnóża muru znalazło się miejsce na basen, jakby wody w oceanie było za mało. Proszę o oto widok miasta w murach fortecy. Żeglarzy na oceanie nie może zabraknąć. To ten obszar. Proszę, a oto pejzaż z Portugalii w całej swojej okazałości. Proszę, moje dzieło już ukończone. Obraz w miesiąc po premierze tego filmu wystawiam do sprzedaży, ale już teraz można go sobie zarezerwować. Adres mailowy podaję tutaj.